Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i ciepło na moim kanale edukacyjnym Śpiewaj i ucz się z Anią. Dzisiaj zaśpiewamy bardzo prostą piosenkę o gumie do żucia. Nasza zabawa nie będzie miała w swoim przebiegu zbyt wielu gestów. Będziemy jedynie klaskać rączkami w ten sposób i w niektórych momentach będziemy udawać, że odklejamy gumę. I zwykle to odklejenie na końcu będzie kończyło się dźwiękiem To już wszystkie nasze figury. A ja, zanim zaczynam śpiewanie z dziećmi, opowiadam im krótką historię. O, zobaczcie. Coś ukrywa się w mojej kieszonce. Wiem. Zobaczcie, znalazłam tam gumę, ale zaraz spróbuję ją otworzyć, bo jestem bardzo ciekawa, jakiego smaku jest ta guma. O, widzę, że jest różowa. Myślę, że jest o smaku truskawkowym. To moja ulubiona. Ale uwaga, sprawdźcie, może i w waszych kieszonkach jest guma. Widzę, że większość z Was już ma na swojej rączce gumę. Otwórzcie ją. A jeśli jesteście już gotowi, to uwaga, teraz nadszedł czas, żeby włożyć ją do ust. Jest przepyszna. Jak smakuje Wasza? Widzę, że jest bardzo dobra. Doskonała, słodka i tak jak myślałam, truskawkowa. Ale zaraz. Może spróbujemy zrobić dużego balona. Czy jesteście gotowi? Uwaga, dmuchamy. Ojej! Mój balon przykleił się do mojej buzi. Trzeba natychmiast zdjąć tą gumę. A teraz moja guma przykleiła się do moich rączek. Skoro nasza guma już jest na rączkach, oznacza to, że możemy zaśpiewać naszą piosenkę. Uwaga! Lepka guma na mych rękach klei się, klei się, klei się. Lepka guma na mych rękach klei się. A teraz skleiła mój brzuszek i ręce. O nie! Co ja teraz zrobię? Przecież nie mogę bawić się z Wami z rączkami przyklejonymi na brzuszku. Musimy je odkleić. Czy jesteście gotowi? Uwaga, odklejamy ręce. Udało się! Lepka guma na mych rękach klei się, klei się, klei się. Lepka guma na mych rękach klei się. A teraz skleiła moją głowę i ręce. O nie! Co ja teraz zrobię? Nie mogę się bawić, nie mogę grać, nic nie mogę zrobić. Muszę ją odkleić. Czy jesteście gotowi? Odklejamy nasze ręce. Odklejamy! Nie! Znów się udało. Lekka guma na mych rękach klei się, klei się, klei się. Lekka guma na mych rękach klei się. A teraz skleiła moje kolanka i ręce. No tak. Przecież nie mogę cały dzień siedzieć z tymi przyklejonymi rączkami na kolankach. Koniecznie muszę je odkleić. Spróbujmy odkleić razem. Jesteście gotowi? Odklejamy ręce. Lekka guma na mych rękach klei się. Klei się, klei się. Lekka guma na mych rękach klei się. A teraz skleiła moje uszy i ręce. Ojejku, nic nie słyszę. Tak nie może być. Muszę koniecznie coś z tym zrobić. Przecież nie mogę mieć zasłoniętych uszu cały czas. Musimy je odkleić. Odklejamy ręce. Klei się, klei się, klei
się. Lepka guma na mych rękach klei się. A teraz skleiła mój nos i ręce. O nie, zupełnie zmienił mi się teraz głos. Jest mi bardzo trudno oddychać. Koniecznie muszę coś z tym zrobić. Przecież nie mogę mieć zyskanego nosa przez cały czas. Uwaga, jesteście gotowi? Odklejamy. Lekka guma na mych rękach klei się. Klei się. Klei się. Lekka guma na mych rękach klei się. A teraz skleiłam moje usta i ręce. Nie. Teraz ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Czy słyszycie mnie? Chyba nie. Koniecznie musimy coś z tym zrobić. Uwaga, odklejamy ręce. Nie! Lekka guma na mych rękach klei się. Klei się. Klei się. Lekka guma na mych rękach klei się. Już czas. Już czas, by umyć je. Ojejku, tak. Właśnie wymyłam ręce. I teraz są czyste. Nie mam już więcej problemów z gumą. Czas już zakończyć naszą piosenkę. To już koniec naszej piosenki. Tak jak wspominałam, jest bardzo prosta. Przypuszczam, że zauważyliście, że im więcej humoru i dowcipu w tej piosence, tym jest weselej i powiem szczerze, dzieci chętniej do niej wracają. Piosenkę to można na przykład wykorzystać w czasie lekcji, gdy poznajemy różne części ciała. Oczywiście ja wybrałam bardzo specyficzne części ciała, ale tak naprawdę guma może się przykleić do ręki, do stopy, dosłownie wszędzie. To już koniec naszej zabawy, a ja jak zawsze zapraszam Was na mój kanał edukacyjny. Śpiewaj i ucz się z Anią. Znajdziecie tam dużo więcej zabaw, piosenek i oczywiście mnóstwo materiałów edukacyjnych. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.